Wspaniały pojazd na nową drogę życia, część druga. Ewelina Laszowska. W poprzednim artykule przedstawiliśmy typy pojazdów, spośród których młode pary mogą wybrać ten, którym wyruszą w pierwszą wspólną podróż. Warto razem zadecydować, czy ma to być limuzyna, samochód zabytkowy, nowoczesny czy sportowy, a może bryczka, karoca lub konie? Możliwości wyboru jest wiele, a jeszcze należy wziąć pod uwagę kilka innych czynników, takich jak cena czy pora roku i przede wszystkim dopełnić niezbędnych formalności. Jak sobie z tym wszystkim poradzić, odpowiadamy w poniższym artykule. Na początek kilka pytań. Rozpoczynając poszukiwania stosunkowo wcześnie, zyskuje się większą swobodę w wyborze odpowiedniej oferty. Jest czas na porównanie ważnych elementów i podpisanie odpowiedniej umowy. Trochę czasu zajmie rozpoznanie rynku pojazdów ślubnych oferowanych w regionie, dlatego proponujemy korzystanie ze wszystkich dostępnych źródeł informacji. Kiedy już ogólnie zorientujecie się w temacie, proponujemy przygotować praktyczną listę pytań do wynajmującego pojazd, w tym, jakie oferują Państwo samochody lub inne pojazdy, marki, modele, kolory, rok produkcji, jaki jest standard i stan proponowanych pojazdów. Ile osób się w nich mieści? Jaki jest koszt wypożyczenia i jakie elementy na niego się składają? Jak rozliczane jest paliwo? Jaki jest minimalny czas, na jakim można wypożyczyć auto? Czy w cenę wypożyczenia wliczona jest usługa kierowcy? Jak on będzie ubrany i jakie ma kwalifikacje? Czy jest możliwość samodzielnego prowadzenia pojazdu? Na jakich warunkach? Czy samochód będzie udekorowany? Jeśli tak, to czy cena dekoracji jest wliczona w koszty wynajmu? Jakie są warianty przystrojenia pojazdu? Jakie są możliwe usługi dodatkowe? Czy firma jest przygotowana na podstawienie auta zastępczego w czasie awarii? Dotyczy to szczególnie aut zabytkowych i nietypowych. Warto zebrać informacje z kilku firm i wybrać najlepszą przez porównanie. Dużo można zyskać, odwiedzając targi ślubne, takie jak największa w Wielkopolsce gala ślubna organizowana na terenie MTP przez magazyn ślubny, ponieważ jest wtedy możliwość obejrzenia na żywo kilkudziesięciu modeli samochodów i innych pojazdów ślubnych. Wystawione w jednym miejscu, wspaniale udekorowane, z pełną informacją udzielaną przez osoby obsługujące, dają możliwość bezpośredniego porównania i sprawdzenia. A najważniejsze, że nie trzeba biegać i tracić czasu, ale wyboru można dokonać od razu. Cenny, cenniejszy, najcenniejszy dla wielu par, najważniejsza jest cena. Należy wziąć pod uwagę całkowity koszt wynajmu pojazdu. Jeżeli odpowiecie sobie na postawione wyżej pytania, ostateczny rachunek nie będzie dla Was zaskoczeniem. Cena zależy od wielu czynników, nie tylko od regionu, ale też m.in. od miesiąca, popularności danego auta czy modelu samochodu. Najdroższe bywają samochody zabytkowe, ale limuzyny nie pozostają w tyle. O wiele tańsze są popularne modele, które można samodzielnie prowadzić. Jednak jeżeli będziecie chcieli zrezygnować z usług kierowcy, może okazać się, że należy wpłacić dodatkową kaucję. Koniecznie sprawdźcie też dokładnie, jak wyglądają umowy związane z ubezpieczeniem auta. Podstawową kwestią, którą należy ustalić, jest czas wynajmu, na ogół przeliczany jest on na pełne godziny zegarowe. Dlatego trzeba sprawdzić, jak wyglądają ewentualne dopłaty za przekroczenie wyznaczonego limitu. Miło jest wiedzieć, że czasami otrzymamy coś gratis, na przykład szampana, kwiaty lub czekoladki. Termin na wagę złota. Jeśli chodzi o pojazd, to czasami trzeba go zarezerwować równie wcześnie co termin ślubu. Wszystko zależy od tego, jaką markę i model wybraliście. Zwykłych rezerwacji warto dokonać najpóźniej 3-4 miesiące przed planowanym terminem ceremonii. Natomiast w przypadku rzadkich lub zabytkowych modeli aut czy limuzyn należy zamówić go przynajmniej pół roku przed ślubem. Jeżeli jednak zdecydujecie się na bardzo popularne modele, nie ma zbytniego pośpiechu. Istnieją nawet usługi last minute, kiedy zdarza się, że jakaś para rezygnuje z wynajmu tuż przed ceremonią, wtedy można po bardzo okazyjnej cenie wynająć wymarzony pojazd. Tylko, trzeba mieć stalowe nerwy. Bez niespodzianek bardzo ważne jest też ustalenie wszystkich szczegółów. Pisaliśmy już o rozliczeniu godzin, paliwa,
pracy kierowcy. Nie można zapomnieć o wyznaczeniu trasy przejazdu i zakresu usług, czy chodzi tylko o przejazd do kościoła, czy też chcecie autem pojechać jeszcze gdzieś, czy ma ono wziąć udział w sesji fotograficznej i tak dalej. Im więcej dokonacie takich dokładnych, pisemnych ustaleń, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo zaskoczenia Was jakąś niespodziewaną dopłatą, czy odmową wykonania czynności przez szofera. Trzeba też omówić kwestię przestrajania pojazdu ślubnego. Nie wszystkie firmy zezwalają klientom na indywidualne dekorowanie auta, na ogół same zaoferują taką usługę za niewielką opłatą. Jednakże temat dekoracji jest na tyle ciekawy i szeroki, że poświecimy mu osobny artykuł. Przykładowe ceny wynajmu aut ślubnych, Wielkopolska, razy 8-metrowa biała limuzyna Retro Excalibur na 6-7 osób, cena 450 PLN/GOC. Razy 8,5-metrowa biała limuzyna na 8 osób, cena 300 PLN/GOC. Limuzyna biała 10-osobowa, nowy model 9,5M, cena 400 PLN/GOC. Jaguar S-Type, ceny od 350 PLN/GOC. Razy 5-osobowa kanclerska limuzyna Mercedes Adenauer, cena 350 PLN/GOC. Razy 4-osobowy kabriolet w stylu retro Alfa Romeo Majestz B, cena 200 PLN/GOC. 2-osobowy Karman Kia, cena 150 PLN/GOC. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.